Witam Was bardzo serdecznie na kolejnych warsztatach plastycznych. Dzisiaj pomalujemy kamienie. Potrzebujemy do tego kamienie płaskie w różnych kształtach. Farby akrylowe, bo najlepiej kryją, oraz markery, mogą być olejne albo permanentne. Zaczynamy od tego, że całą powierzchnię kamienia malujemy na biało. To jest wspaniała baza, żeby potem nanosić kolory czy elementy markerem. Pamiętajcie tylko, by dać mu wyschnąć. Zobaczcie, tutaj są arbuziki pomalowane. Te czarne elementy są już naniesione markerem, ale z drugiej strony tutaj czyhają na Was nosy. I możecie się teraz bawić nimi, jak już pomalujecie. Wkładać ciekawe buzie, takie krzyczące, czy z wystrzeżonymi zębami. Ale także można tymi kamieniami grać. Ja tu mam przygotowane patyczki, żeby zagrać w kółko i krzyżyk, nosy kontra oczy, ale możecie je wykorzystać też jako pionki. Spróbujcie mnie zaskoczyć. Zdjęcia zamieście w komentarzach. Miłej zabawy!